Czy zgadza się na przymusowe przyjmowanie nielegalnych imigrantów? To może być pytanie na referendum na, na temat migrantów, które zaproponował pan prezes Kaczyński. Ze mną w studiu jest pan profesor Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. I porozmawiamy dzisiaj o, tych, o tym referendum, ale w kontekście szerszej polityki migracyjnej. Tutaj chciałbym jeszcze zacytować pana presa Kaczyńskiego z sobotniego spotkania w, z wyborcami w Bogatyni. Stawką najbliższych wyborów jest, jest duża. Unia Europejska znów chce przymusowej relokacji imigrantów. Musimy się liczyć z tym, że znów ruszają ataki na polsko-białoruskie granicy. My się obronimy, ale nie pozwolimy, aby ktoś decydował za nas. Dlatego referendum będzie rozpisane, rozpisane. Powiedział Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Bogatyni. Jednocześnie odbyły się badania opinii publicznej. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że 55, 54% ankietowanych jest za przeprowadzeniem tegoż referendum o przymusowej relokacji uchodźców. No i pytanie, czy w ogóle jest o czym rozmawiać? Tak? Czy to nie jest, jest jakiś fałszywy, pozorny temat, panie profesorze? Znaczy, pytanie jest sztuczne, tak? bo po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak przymusowa relokacja. Po drugie, do końca nie wiemy, kim jest nielegalny migrant. to już tak trochę wprowadzam kwestie definicyjne. Ale jeżeli byśmy nawet bez jakiejkolwiek debaty, bez jakiegokolwiek przygotowania próbowali sobie odpowiedzieć na to pytanie, no to pewnie 99,9% polskiego społeczeństwa biorącego udział w takim referendum powiedziałoby nie. A więc nie ma po co organizować referendum. Tak to referendum się już w pewien sposób odbyło. Tak ono się odbywa na naszych oczach, bo. Jeżeli byśmy sobie próbowali odpowiedzieć na jakieś kompletnie teoretyczne pytanie, no to, to oczywiście to oczywiście możemy sobie takie pytanie zadać, ale wynik jest absolutnie oczywisty. Nie, nie sądzę, żeby jakakolwiek partia polityczna nawet by powiedziała nie, głos powiedzcie, że tak, prawda? To byłoby jakieś kompletnie absurdalne, a więc prawdopodobnie, jakbym mógł powiedzieć, gdyby ktoś mnie zapytał, czybym bym poszedł takie referendum, to powiedziałbym, nie, bo on jest rozstrzygnięte, po co mam chodzić. Mój głos nie ma żadnego znaczenia w tym momencie, tak? ponieważ jakby no wiadomo, że wszyscy jesteśmy. Przeciwko tak skonstruowanemu y, pytaniu. Tylko y, trochę diabeł y, tkwi w tym przypadku, w gigantycznym szczególe. Nie ma przymusowej relokacji, a jeżeli chodzi o nielegalnych migrantów, czy tak naprawdę nieudokumentowanych migrantów, to musimy strzec swoich granic i nie, nie pozwalać ci przekraczać granicy, otwarzać, otwierać legalne ścieżki y, przyjazdu a, i walczyć z przemytnikami. To, gdybym poszedł w takim innym kierunku, to bym zadał takie pytanie. Czy uważasz, że Polska powinna walczyć z przemytnikami ludzi? Wtedy wszyscy powiedzieliby tak. Prawda? A więc czasami nie, nie zadaje się pytań, które, na które odpowiedź jest absolutnie oczywista. No i tym bardziej, że to się, to się dzieje. Codziennie przekraczają, przekraczają nie, nielegalni migranci czy uchodźcy granicę polsko-białoruską. Ten mur jest, zdaje się, nieszczelny. I chyba tam tkwi ten problem. Znaczy, po... Ostatnie dane, które mam w głowie, to jest poniedziałek. Tak? Czyli w poniedziałek ponad 150 osób próbowało przejść przez granicę. Wiemy o tym, że bardzo mocno rośnie liczba osób, które są identyfikowane w Niemczech. A więc one muszą jakoś do tych Niemiec dojechać i. Wiemy o tym, że od początku roku to już jest ponad 10 tysięcy osób. Oczywiście część z nich przeszła przez granicę litewsko i łotewską, ale i tak i tak musieli przyjechać przez Polskę. No, nie mają innej drogi, żeby się dostać do niemiec i innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a więc wiemy o tym, że mur jest nieszczelny. Więc my do końca nie wiemy, kto to jest. Tak? Znaczy, jak to wygląda? Straż graniczna podaje codziennie dane. Mówi o tym, no, dzisiaj Prawda, zatrzymano 15 obywateli Togo, 15, 10 Erytrejczyków, 7 Afgańczyków itd., itd. Co to znaczy? O nich nie rozpoznali po twarzy po drugiej stronie muru, tylko oni musieli przejść przez ten mur, musieli zostać namierzeni przez Straż Graniczną, musieli zobaczyć dokumenty ich, a następnie zostali wypchnięci na drugą stronę. Muru, też na terytorium Polski. Pamiętajmy o tym, że mur jest zbudowany na terytorium Polski, a więc nawet jeżeli są wypchnięci, no to i tak są na terytorium Polski, tylko że za, że za murem. Oni i tak i tak pewnie za dzień, za dwa spróbują przejść. Ja sobie robię taką małą, taką małą analizę, która ona metodologiczna na pewno nie jest specjalnie dobra, no bo tu jest dane, są też nie do końca takie porównywalne, ale kiedy widzę na przykład, że Straż Graniczna zatrzyma 15 Erytrejczyków, a na drugim razem już tylko 5, no to mam takie wrażenie, że te 10 już przeszło i poszło właśnie gdzieś szlakiem przemytników, przemytnikami gdzieś przejechało właśnie przez Polskę jest w drodze do, do Niemiec, akurat Erytrejczykami to pewnie oni trafią do Wielkiej Brytanii, bo tam jest główna, ich główny cel, no ale tak, to, tak to trochę, to, trochę to się odbywa. My do końca Także znamy trochę narodowości, ale tak naprawdę nie wiemy, jaki jest cel tych osób. Czy dołączenie do rodzin, które mieszkają za granicą, czy występowanie o status uchodźcy, a może jakieś nielegalne podejmowanie pracy, która jest załatwiona gdzieś w jakimś państwie unijnym, a może w ogóle poza Unią Europejską. Więc trochę nie wiemy tego i to jest źle. Tak byśmy wiedzieli, to moglibyśmy łatwiej przeciwdziałać temu zjawisku. To samo obywatelstwo nam niewiele pozwala, na niewiele pozwalają wyciągnąć wnioski. No i ta skala jest rzeczywiście dużo większa niż ta skala potencjalna, o czym się dyskutuje w ramach, w ramach tego paktu o migracji w Unii. Poza tym ona nie jest przymusowa tak, dla Polski, bo można z tego, z tego się, że tak powiem, jest twórka, żeby się wypisać, tak jak zrobiły to Czechy. No i tymczasem te setki nielegalnych migrantów przekroczają również z państw muzułmańskich, z Afryki. Czyli właśnie tych, tych uchodźców albo tych migrantów, których. Jak rozumiem, pan prezes Kaczyński nie chce, nie chce w Polsce. Pamiętam, jak się taki pojawił film o zoofilii, tak, skandaliczny, tak, ministrów Błaszczaka i Kamińskiego, to kroje pewną narrację, bardzo niepokojącą w Polsce. No i wobec tego być może Polacy, jak widzieliby takie filmy, to by się strasznie bali, więc strasz... trwa to straszenie migrantami, a tymczasem to się tak naprawdę dzieje na granicy białoruskiej, a dodatkowo no, mamy dość liberalną e, zasadę e, migracyjną albo uchodźcze wobec sąsi sąsiadującej Ukrainy. Tak jest. Znaczy, gdybyśmy jeszcze zrobili takie sobie rozróżnienie, tak? bo, e, bo często tak w jednym zdaniu używam bardzo różnych terminów, Osoby, które przekraczają granicę polsko-białoruską, my ich traktujemy jako nieudokumentowanych migrantów, bo nie wiemy, jakie dokumenty mają. A więc wiemy o tym, że ktoś przechodzi przez granicę, i musimy do końca sprawdzić, tak naprawdę, w czasie weryfikacji, kto to jest. To jest nielegalne przekroczenie granicy, z pewnością, ale mamy tak zwanego nieudokumentowanego migranta. Po prostu nie wiemy, dopiero po pewnym sprawdzeniu możemy dowiedzieć się kto to jest. Czy te osobie przysługuje status uchodźcy i wtedy go nazywamy uchodźcą, czy też nie i wtedy najczęściej wydalamy go do państwa pochodzenia. To oczywiście, z tym są oczywiście problemy, ja tu nie chcę że to jest prosta sprawa, ale jakby taka powinna, powinna być ścieżka. Natomiast w przypadku Ukraińców mamy uchodźców wojennych, prawda? Czyli osoby, które uciekają przed wojną. I mają tak, dokumenty. Mają dokumenty, ale, mają dokumenty, ale tak. nie mają statusu uchodźcy. To są osoby, które są objęte ochroną. Tymczasowo. A jeszcze inaczej mamy osoby, które przyjeżdżają do Polski z wizami e, pobytowymi ze względu na podejmowanie pracy, z bardzo różnych kategorii zezwolenia na pracę i też jeszcze kompletnie inna kategoria osób. Te wszystkie osoby łączy jeden termin migrant. Ja nawet y, kilka dni temu y, nad takie debata była, ja też minister Wąsik powiedział, że ci, którzy są pod płockiem, to nie są migranci. To są migranci oczywiście. Ci płoccy, którzy ich zatrudnił y, tak, tak, grupy tak. orle. To nie są migranci, po są pracownicy, tak, czy znaczy, to, tak? są, to są pracownicy, którzy w ramach kontraktu przyjechali, ale my wiemy doskonale z poprzednich lat, czy to w przypadku w Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, że większość z nich zostanie. Ponieważ jeżeli skończy mi ten kontrakt, jeżeli są dobrzy fachowcy, to trochę byłoby dziwne, żeby ich odsyłać z powrotem do państwa. Na pewno znajdą się pracodawcy, którzy z pocałowaniem ręki ich przyjmą, bo wiemy o tym, że mamy, mamy gigantyczne potrzeby tego typu pracowników na, w Polsce. A jeżeli nawet nie będą to takie już indywidualne zezwolenia na pracę, to znajdzie się jakiś kolejny kontrakt, żeby te osoby zostały. Teraz pytanie, jak długo tak może trwać, prawda? Oni już byli pod, pod, pod przy granicy polsko-niemieckiej w Koopolic, budowali tam, teraz budują tutaj, będą w budowali. Jak długo tak można? Za chwilę będą mieli prawa do pozostania w Polsce Będą mogli ściągnąć rodziny itd. i tak Absolutnie przewidywalny scenariusz. Nic to nie jest żaden tak zwany rocket science, żeby tego nie mocno było przewidzieć. A więc migrantami są ci wszystkie osoby bardzo z różnych powodów tutaj się nam przedostają. Generalnie migrantami nie są te osoby, które przyjeżdżają turystycznie, no to są rzeczywiście, no tu nie traktujemy jak migrantów, tak, bo to jest... Czasami też te osoby, które przyjeżdżają do 90 dni, też ich nie traktujemy jako migrantów, bo to jest jeszcze tak. taki krótkokresowy pobyt. Każdy po 90 dniach tak naprawdę, bo że jest dyplomatą, żołnierzem wysłanym, to trochę też inna bajka, ale taka inna osoba, która wchodzi na rynek pracy, zawsze będzie uważana za y, migranta i tak trzeba ją na nią patrzeć, bo jak nie będziemy patrzeć na nią jako na migranta, no to może mieć spore wyzwania, spore problemy. A więc tutaj od razu trzeba patrzeć, że to jest człowiek, migrant, który ma swoje potrzeby, swoje plany i swoje scenariusze na dalsze życie. Przepraszam, że tak zrobiłem trochę. Tak, przed, ale dobrze, ale że to też w pewien sposób też wytłumaczyć. Tak, jak bo to, to są, znaczy, co, to są wygląda, różne kategorie, ale to nie chodzi tylko o to, jak my patrzymy na tych, na tych ludzi, na tych na migrantów wojennych, takich innych, czasowych, docelowych, i tak dalej. Tylko pytanie jest takie, jak też patrzy na nich również straż Graniczna, ta, która. Niektórzy twierdzą, że no to, to są podwójne standardy, tak? bo jak przekracza granicę załóżmy Syryjka, czy ta mieszkanka, obywatelka nieudokumentowana ale z Erytrei, no to są puszbaki, tak? E, czyli zawracanie na granicy w, w kierunku Białorusi. No wiadomo, to jest agresja Łukaszenki zrobiona e, z, z premedytacją, to wszyscy Polacy popierają, żeby. Tak naprawdę nie dopuści do tego terroru ze strony Łukaszenki czy Putina. Natomiast już powiedzmy na granicy kilkadziesiąt kilometrów dalej, no być może też ta sama, tez, też dochodzi do, do, do przepływu tych, tych powiedzmy, tych, 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 tych uchodźców wojennych. Pytanie jest takie, czy mamy do czynienia z, z jakąś podwójnym standardem tutaj, czy raczej to jest tak, że no to jest. Rodzaj selekcji, której dokonujemy jako państwo i jest to zgodne z zasadami sztuki. Znaczy. Oczywiście są to podwójne standardy, to nikt tego tym nie zaprzecza. Nie jest to nasz nie jest to tylko i łącznie nasz problem, tak? Każde państwo stosuje podwójne standardy dzisiaj. Zdaje ja znam... się, że chyba Grecja najmocniej, prawda? Tak każdy państwo stosuje pewne tak naprawdę do podwójne standardy i prowadzi selektywną politykę migracyjną. Czyli ja, wprowadziłem, ja wprowadziłem ten termin selektywna polityka migracyjna pod koniec lat 90. i wtedy większość badaczy mówiła o tym, nie, to jest słowo, które nie powinno być używane w migracjach. Ja się bardzo mocno broniłem też w swoich publikacjach na ten temat, mówiąc o tym, ale przecież wszyscy dokonują selekcji. Zobaczcie, co robią Niemcy. Niemcy mieli w pewnym momencie swoje urzędy pracy w kilku wybranych państwach. Mieli w Turcji, mieli w dawnej Jugosławii, mieli we Włoszech, mieli w Tunezji, prawda? A więc to były takie państwa, które rekrutowały bardzo mocno pracowników do siebie, prawda? Czyli też. Te, ale też dokonywali selekcji co, do, co do miejsc, w których te pracownicy są. Prawda? Czyli jeżeli, jeżeli tamte urzędy pracy budowali, no to wiadomo, że dokonali selekcji dotyczącej po obywatelstwie, prawda? To i może się przydać. prawda? więc różne formy selekcji tutaj tutaj jak Pana bardziej państwem, który prowadzi politykę selektywną, ale y, y, dotyczącą migracji, to jest Australia, tak? która wyraźnie mówi, kto może do niej wjechać, czy system punktowy, to jest czysta selekcja, tak? A więc bardzo taka polityka właśnie, selektywna, selekcyjna czasami nawet jeśli chodzi o, o, ale o, o migrację. Ale się mogę powiedzieć, to jest jednak pod potrzeby rynku pracy, ale tutaj jest jak gdyby chyba sytuacja. Tak jest, teraz jest jakby to jest. Jak gdyby patrzymy kulturowo, tak? Tak jest, natomiast w przypadku, właśnie w przypadku, jeżeli w przypadku chodźstwa, mhm. to konwencja genewska zakazuje dokonywania selekcji. No właśnie. Prawda? I tu jest powinnego innego problem. Ale oczywiście konwencja genewska z 1951 roku była budowana w kompletnie innej sytuacji. System dubliński, ten, który nadal obowiązuje w Unii Europejskiej, przypomnę, to jest 2006 bodajże, rok przyjęcie pierwszych rozporządzeń takich całościowych dublińskich, tak zwanym programie sztokholmskim. I, I wtedy no, sytuacja, jest jednak, sytuacja jest jednak inna. To doświadczenie kryzysu migracyjnego lat 2015-2016 no, zawinionego przez Angelę Merkel. Tutaj nie można tutaj nic tak naprawdę wiele dopowiedzieć do tej kwestii. To był błąd Angeli Merkel z całą pewnością. powodował to, że, że ta selektywność również weszła do kwestii uchodźstwa. Komu należy się Możliwość ubiegania o status uchodźcy czy nie. I co to bardzo ciekawe, w pakcie, którym, którym um, zaczęliśmy naszą rozmowę, który jest, ma sprowokować referendum, jest absolutnie selektywna polityka dotycząca uchodźców. Po raz pierwszy zapisana w prawie mówiąca o tym, tak zwany screening. Co to znaczy screening? Znaczy, jeżeli osoba przyjeżdża, jeżeli ona jest na przykład z Afganistanu, to ona uprawdopodobnia to, że będzie mogła uzyskać ochronę międzynarodową na terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli jest mieszkańcem Tunezji, to nie. Prawda? Musi wracać do siebie. A więc tu jest też, mamy do czynienia z taką polityką selektywną, która w naszym przypadku powinna nam też również no, pomóc zarządzać granicą y, y, polsko-białoruską, bo będziemy mieli bardzo jasne w tym zakresie przepisy. Ale proszę zwrócić uwagę, że my kompletnie o tym nie rozmawiamy. Mówimy o relokacji przymusowej, której nie ma. Do której nie musimy w ogóle się do niej zapisywać. Robimy referendum o czymś, co jest kompletnym humbukiem, natomiast nie mówimy o całościowym rozwiązaniach, które tam zostały zapisane, które w części są dla Polski korzystne, ale w części dla Polski nie są korzystne i dobrze byłoby tym, o tym również, również rozmawiać. Ale chcę powiedzieć o tym, że ta selektywność podejścia do migracji zarobkowej, Hmm. Ona zostaje wpisana dzisiaj do prawa europejskiego, a tak naprawdę prawa światowego, również w stosunku do osób, które chciałyby się ubiegać o ochronę międzynarodową. No i to chyba jest bliskie, chyba, poczuciu większości Polaków, tak? tak jest. Bo ta bliskość kulturowa z Ukraińcami no, powoduje, że oni się, są niewidoczni, tak? I w zasadzie oni się wtapiają tak? W to przestrzeń społeczną, w to tkankę społeczną. Eee, I to chyba dobrze, prawda? Dla integracji, chociaż Polska ma dość niedojrzałą politykę integracyjną, jeśli chodzi o migrantów. Powiem więcej, w ogóle nie ma. W ogóle nie ma. Znaczy w ogóle nie ma polityki, strategii migracyjnej, ale w ogóle za, zadania integracyjne są dokonywane, no może powiedzieć, przez samorządy, przez organizacje pozarządowe, prawda, w jakimś sensie. Tak, ale znaczy nie mamy żadnego dokumentu, o ile może, możemy powiedzieć, że jakaś polityka migracyjna jest, bo jest rozproszona, mamy ustawę o cudzoziemcach, mamy ustawę o promocji w instytucjach rynku pracy dotyczące dopuszczania, dotyczące zezwoleń, mamy, mamy ustawę o ochronie granicy i tak dalej czy jakaś... Polityka rozproszona w poszczególnych aktach prawnych oczywiście jest, to w przypadku integracji mamy tylko jeden przepis w ustawie o pomocy społecznej, tak zwanych indywidualnych programów integracyjnych, do, dotyczących uznanych uchodźców, czyli kilkuset osób rocznie. No, czasami ponad tysiące, jak tam Afganiczycy na przykład przyjeżdżają we wkładzie, Afgańczycy z. Po, 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 po przyjęciu kraju przez talibów, prawda? A tak naprawdę to jest naprawdę bardzo niewiele osób uzyskuje ten status uchodźcy. Natomiast mamy dzisiaj w Polsce powiedzmy no około 3 milionów cudzoziemców, tak? I no, wypadałoby wreszcie mieć akt prawny, który by nazywał się Pol ustawa o integracji cudzoziemców. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tak bym miał słabkę nazwał, który by pokazała, jakie są ich prawa, jakie są ich obowiązki, kiedy dana osoba na przykład może zostać wydalona ze względu na to, że nie uczestniczy w pewnych programach integracyjnych, nie przymusowych ale oczywiście, ale kiedy na przykład jest jakiś problem, to jest taki. To, to mieliśmy taki przykład przypadki, kiedy po prostu ktoś, kto wyraźnie nie chce uczestniczyć w różnego rodzaju programach, no, jest traktowana. Na przykład ma dost, nie ma dostępu do rynku pracy, na, ewentualnie nawet może otrzymać. Otrzymać nakaz powrotu do państwa pochodzenia. Takie sytuacje mogą się, mogą się zdarzać, ale one powinny być opisane w prawie. Znaczy, powinny być tutaj w miarę, no miarę, tak. miarę jasne regulacje dotyczące wejścia do szkoły, do służby zdrowia. na no rynek pracy jest oczywisty, uznawanie kwalifikacji, kursy języka itd. No, wszystko to powinno być w pewien sposób opisane, bo dzisiaj mamy kompletnie wolną Amerykankę i do, to, do czego doprowadzamy, no to doprowadzamy do pewnego wyzwania z dziećmi ukraińskimi, które za jakiś czas mogą stanowić dla nas duże wyzwanie, jeżeli skończą gorsze szkoły albo w ogóle nie skończą, to jak wejdą na rynek pracy? Tak, wyobraźmy sobie, że ktoś bez podstawowego wykształcenia wchodzi na rynek pracy, jakie ma szanse? Bez formalnego, nawet może, dać sobie, może nauczył się czegoś, prawda? Ale no tak, z, z tego co wiem, to chyba jakiś. Kilka, kilkadziesiąt, a może nawet sto tysięcy jest poza ukraińskich dzieci jest poza, poza systemem tak jest. szkolnym. I co to oznacza? Co to tak, tak jest. Tak? Także ja, ja, ja jestem w takim państwie jak Polska, które tak szybko przekształciło się z państwa emigracyjnego w imigracyjne. I dzisiaj tak mówię, no ma 3 miliony migrantów, a może troszkę nawet więcej. Cudzoziemców, to już ciężko nazwać ich imigrantami, cudzoziemców mieszkających, mieszkających w Polsce powyżej trzech miesięcy, tak trzeba ich w pewien sposób zdefiniować. No to dobrze byłoby mieć, tak jak już powiedzieliśmy sobie, akt prawny, odpowiedzialny akt prawny, żebyśmy również odpowiedzialnie podchodzili do, do tych wyzwań, ucząc się na błędach państw, które. To błędy popełniały nie przykładskiej. Tak, ale ta odpowiedzialność jest bardzo istotna, bo, od, bo o ile tak zwane patrzymy na to ekonomicznie, o ile tak zwane migracje czasowe mają zdecydowanie saldo pozytywne, tak, one saldo fiskalne, tak, czyli to jest dobre dla gospodarki, to o tyle ta, ta, ta migracja osiedleńcza, tak, czyli która zależy tak naprawdę od stopnia integracji tych migrantów, tak? Jak, w naszym interesie jest to, żeby to saldo było bardzo pozytywne dla polskiej gospodarki. W związku z tym powinniśmy mieć te instrumenty, wszystkie integracji, które zwiększą na przykład, podnoszą, podniosą kwalifikacje, umiejętności migrantów i zwiększą produktywność, bo to jest dobre dla gospodarki. Wtedy saldo będzie pozytywne. Bez tej integracji z, z, z migrantami tak, osiedleńczymi trudno będzie osiągnąć sukces, bo część na przykład migrantów na przykład nie będzie miała uznawanych dyplomów i wyjedzie na przykład do Niemiec, tak? Tak, to oczywiste. Natomiast jakby też to, o czym Pan mówi, to dotyczy takiej, tak, tak, takiej trochę fazy przejściowej. prawda? Mówiąc, my ktoś tak. wchodzi i mówimy, no, ten uznawajemy kwalifikacje, żeby wykorzystać jego potencjał. No Trochę bez sensu. No, ja, mamy lekarza, który, który tak. prawda, nie będzie mógł podjąć y, pracy y, jako lekarz, tylko go spychamy do jakiejś firmy no, farmaceutycznej załóżmy, czy medycznej, no, właśnie... żeby handlować lekami. No trochę bez sensu, prawda? Ale powiedzmy sobie szczerze, no, część migrantów, duża część migrantów, na przykład z Ukrainy, też pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Tak, oczywiście. My to wiemy. Ale to jest akurat normalne. To jest normalne, prawda? To jest normalne. No, ale na samym świecie. Kas też tak gaz, byli całym świecie, Polacy też pracowali poniżej kwalifikacji, jeśli na taksówkami, ale generalnie rzecz biorąc, gdybyśmy zwiększyli jak gdyby możliwości yy, możliwości absorpcji poprzez właśnie uznawanie dyplomów, ułatwienia, naukę języków, wsparcie dla kobiet, które mają małe dzieci, żeby poszły też do pracy i tak dalej, to chyba byłoby korzystniej dla gospodarki. Tak, oczywiście. Natomiast jakby to jeszcze jest, to, to, jeszcze, jak mogę się cofnąć w rzeczy, bo to wydaje mi się bardzo istotne, że to, co jest dzisiaj jednym z problemów państw zachodnich, to to, że mają kumulację migrantów w jakichś poszczególnych dzielnicach czy poszczególnych osiedlach, prawda? Więc my, pomni tego problemu, moglibyśmy działać już w ramach polityki mieszkaniowej, żeby do tego po prostu nie dochodziło. No A da się po prostu to zrobić. Przecież mamy różnego ze przykładu możliwości sterowania osiedlania się poszczególnych osób, tak żeby nie, 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 nie tworzyły tak zwany get, ja nie, nie nazrzucę. Tego słowa, ale wiem, że ono bardzo mocno przyjęło się w języku polskim, tak zwanych geti imigranckich, a one są jednak w takich dużych miastach zachodnich faktem. Czy, tam, czy to są no-go to już inna dyskusja, na pewno nie są, poza jakimiś kompletnymi wyjątkami. Natomiast, natomiast to, że mamy w pewnym momencie bardzo nadprezentację imigrantów w jakichś w jakich dzielnicach, jest, jest absolutnie, absolutnie prawdziwe. I teraz my możemy przeciwdziałać tym, tym, tym zjawisku. Natomiast ta druga aspekt dotycząca, dotycząca zatrudnienia, oczywiście, tylko pamiętajmy o tym, że imigranci wręcz pozorom pełnią kilka Funkcji. tak? I na przykład, jeżeli zobaczymy sobie na bardzo proste z korzyści z migracji, to mam zjawisko następujące. Przepraszam, pojadę stereotypem. Przepraszam tak. przepraszam naszych widzów, że pojadę trochę stereotypem, ale żeby, żeby to było bardzo jasno określone. Mamy imigrantkę z Ukrainy, która opiekuje się dziećmi Polki, która poszła do pracy. Mhm. I teraz, gdybyśmy tą Polkę zostawili w swoim gospodarstwie domowym, mhm. żeby ona opiekowała się dziećmi i na to miejsce wprowadzili Ukrainkę to pewna różnica wartości dodanej dla gospodarki będzie, ponieważ zakładamy, że, że, że Polka, statystyczna Polka będzie miała lepsze wejście na rynek pracy, będzie więcej zarabiała, czyli będzie więcej przykładała się do PKB. Czyli generalnie możemy sobie w pewien sposób tą, tą kobietę powiedzmy imigrantkę z Ukrainy, żeby opiekowała się tymi dziećmi, ponieważ mamy zysk. Jeden na jeden, ale mamy po prostu w pewien sposób zysk. Ale oczywiście w drugim, w drugim aspekcie, to jeżeli jest to na przykład lekarka, która się nagle opiekuje dziećmi, bo nie ma żadnej innej możliwości, czy architektka żadnej możliwości podjęcia zatrudnienia w Polsce, to wtedy już jest to błąd, prawda? A więc trochę case by case musimy rozpatrywać, czy taka osoba poprzez system uznawania kwalifikacji, szybkiego włączania, poprawy miejsca na rynku pracy powinna wchodzić na tak zwany pierwszy segment rynku pracy, czy też opłaca się nam również mieć osoby w drugim segmencie rynku pracy, bo uwalnia nam to nasze zasoby do tego, żeby osoby mogły być aktywne na, na rynku pracy. I co to jeszcze powoduje? Proste zwiększenie dzietności. Prawda? No bo tak. jeżeli ta kobieta mówi o tym, dobra, urodziłem, urodziłem dziecko, ale mam pewnego rodzaju zasoby, nie z rodziny, tylko takie, które mnie stać na to, żeby wynająć sobie, w cudzysłowie, opiekunkę do dzieci, to w tym momencie mogę i wracam na rynek pracy, to dla mnie to dziecko przestaje być takim wielkim problemem z punktu widzenia takiego czysto ekonomicznego. Czyli to jest taki trochę system naczyń powiązanych ze sobą, a imigracja jest takim elementem, który dopełnia tego obrazu. Bez imigracji tego nie będzie. Po prostu bez migracji będziemy tracić, a imigracja powoduje nam to, że, 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 że tego nie tracimy. Natomiast oczywiście to jest też kwestia liczb, prawda? Nie możemy mocno się otworzyć, no bo będzie za dużo. Jak będzie za dużo, no to jak się pogorszy cena na rynku pracy, pewnie się w Polsce nie pogorszy, ale gdyby jakieś zawirowania następują, no to zaczynamy mieć problem. I znów, kolejny obrazek, jeżeli te osoby już u nas są, rok, dwa, trzy, cztery, pięć, to polityka integracyjna no bo wiadomo, że prawdopodobnie, że nas nie opuszczą, a jak nas nie opuszczą, to co z ich przypadkiem i ich emerytur, czy pracują legalnie, czy nielegalnie. Strasznie skomplikowany obraz, ale da się to naprawdę ogarnąć, to nie jest specjalnie też, co, co jakieś państwo takie jak Polska nie, nie poradziłoby sobie. Tylko trzeba trochę inaczej o tych migracjach dzisiaj zacząć myśleć, może trzeba było 5 lat temu zacząć już myśleć, natomiast dzisiaj już jest chyba trochę za późno, ale im szybciej to zrobimy, tym będzie lepiej. Tak, i też powinniśmy wiedzieć, że ta migracja no, przyniesie też korzyści dla gospodarki. Są poarejenia, które mówią, że żeby wypełnić tą lukę na rynku pracy, potrzebujemy około 5 milionów migrantów do 2050 roku. Niektórzy mówią, że nawet więcej. Tak? To Jaka jest ta liczba? Tak? Ile no, potrzebujemy? Tych mamy migrantów? dzisiaj 3 miliony, to już tak niedużo nie więcej. <laughs> tak, prawda? Dużo więcej. a więc jakby, znaczy, ja muszę powiedzieć, tak, kiedy jest, jest, ktoś mi zadaje pytanie, ile więcej, to powiem na razie nic, na razie już nie. Zajmiemy Dlaczego? się tymi, co są. Tak, tak. Ponieważ jakby wiemy o tym, co to znaczy, kiedy nie mamy żadnych instrumentów integracji tych osób, włączenia integracji, to przyciąganie kolejnych będzie nam generowało dodatkowe wyzwania. Moim zdaniem, się Polska, tak bardzo szybko przekształcając się w państwo imigracyjne, powinna troszkę zwolnić. Odpowiedzialnie zwolnić. Także ja dzisiaj nie jestem za na przykład obejmowaniem systemami uproszczonymi dopuszczania do polskiego rynku pracy według innych państw, ponieważ. Czyli na przykład Uzbekistanu, z Uzbekistanu przykład. nie, chociaż akurat tam już jest demokracja, na nie przykład, jest ale, ale to prawda? nadal, oczywiście, ale nadal to są systemy, które jakby coraz większość brak cudziemców może nam generować również takie ruchy niektórych partii, które są antysystemowe, prawda, znajdą sobie winnego za wszystkie nieszczęścia, które Polskę dotykają, a do tego jeszcze, a do tego możemy sobie trochę nie poradzić na przykład, bo przychodzą dzieci, to jest kwestia dotycząca edukacji, tak dalej, tak dalej. Jeżeli byśmy powiedzieli w następujący sposób, że z tego 3 milionów osób, one wszystkie u nas zostaną, albo większe, na, trochę się wymienią. Jedni wyjadą, drudzy przyjadą. Ale powiedzmy z tych 3 milionów osób będzie to w większości przypadków migracja osiedleńcza, czyli przekształcić się z tymczasowie w osiedleńczą, to pojawią się również dzieci. I system edukacyjny, co wtedy? Musimy przygotować system edukacyjny na kompletnie inne wyzwania. Będziemy mieli dzieci międzykulturowe, będziemy mieli o jednak innej kulturze. Inaczej komuś zareagować. Służba zdrowia. Prawda? Musimy już dzisiaj mieć lekarzy z tamtych regionów, żeby było łatwe, trans, pas transmisyjny dla tych, którzy będą u nas mieszkali. To naprawdę jest pewnego rodzaju odpowiedzialna działalność państwa. Jeżeli państwo mówi za pięć lat, to już dzisiaj musimy działać w taki sposób, żeby się przygotować za te pięć lat, żeby uniknąć różnego rodzaju wyzwań. To jest ta kwestia mieszkalnictwa. Jeżeli przyjeżdżają, no to staramy się polityką mieszkaniową miasta, samorządy współpracujemy, żeby żeby ich rozlokować po różnych miejscach, prawda? Także to są jakby różnego rodzaju wyzwania, które musimy, musimy z, y, zrobić. Teraz przy tej liczbie, którą dzisiaj już mamy, to wpuszczanie kolejnego miliona, na przykład, bez zarazdresowania tych problemów, o których powiedziałem, byłoby niezmiernie trudne, żebyśmy nie przewrócili się w pewnym momencie, żebyśmy nie spowodowali napięć różnego rodzaju społecznych, a te na pewno na gospodarkę dobrze nie działają. Czyli to wielkie wyzwanie, którym jest migracja, możemy, możemy być na korzyść, jeżeli znajdziemy sposoby, tak? Będzie migracja... to odpowiedzialna polityka migracyjna pod kątem, czyli zwiększająca integrację, czyli na przykład to rozproszenie, o którym mowa kwestie, kwestie, rozstrzygnięcie kwestii tej, tej selekcji tak tak naprawdę, tak żeby to było wiadomo, tak, jaka jest ta polityka, tak podporządkowana pod potrzebę rynku pracy itd tak, tak dalej, tak Panie profesorze, jakie jest państwo, które się bardzo szybko rozwinęło gospodarczo po II wojnie światowej, które nie przyjęło migrantów w pewnym momencie, nie uzupełniało swoich zasobów migrantami? Chyba żadne. Są dwa, tak naprawdę, są dwa, ale poza Europą. To jest Japonia i Korea Południowa. No rozwinęła tak? się, ale się trochę zwija. Tak? tak jest, a teraz dlatego obydwa państwa zmieniły politykę migracyjną. Największa... Ale obydwa państwa zmieniły politykę migracyjną, tak. czyli one się rozwinęły, tak. prawda, w oparciu o swoje zasoby, tak? były w stanie to zrobić. Względu, oczywiście, państwa azjatyckie, kompletnie inna, inny model, tak. model rozwojowy, ale były w stanie to zrobić, ale się powiedziały, sorry, nie, wskaźnik dzietności w Korei 0,9. U nas 1,3 przypominam, w Japonii 0,97 ostatnie z tego co pamiętam wyniki, czyli powyżej jednego dziecka na, na kobietę. Populacja Japonii w ciągu roku zmniejszyła się ponad 350 tysięcy osób. Tak jest, tak jest. Także widzimy o tym, i oni mówią o tym, jeżeli my mamy utrzymać nasz wzrost gospodarczy, tak. a to już są to jeszcze długowieczne narody, prawda? No to niestety musimy puszczać zacząć migrantów, bo się przywrócimy. Czyli i tak, i tak doszli do momentu takiego, w którym utrzymanie ich potencjału gospodarczego i potencjału w ogóle rozwojowego jako takiego zależy również od, od imigrantów, zmieniając swoją politykę migracyjną. I my też powinniśmy w pewien sposób to sobie wziąć pod uwagę. Migranci są nam potrzebni, ale rozsądnie i odpowiedzialnie, bo wtedy unikniemy wyzwań i będzie win-win. Wśród migracji jest możliwe win-win, tylko, że trzeba Troszkę na temat trochę pomyśleć i zobaczyć, w których miejscach jest ten, to miejsce, które trzeba nacisnąć, żeby to zadziałało. I to jest chyba dobre podsumowanie naszego, naszego, naszej rozmowy, ale na końcu nie odmówię sobie, żeby dodać, że też nie powin, powinien a zwłaszcza rząd nie powinien wzmieszać takich, takich emocji, nazwijmy to, nie antysystemowych. Powiedziałbym, tylko takich może być wręcz ksenofobicznych wobec migrantów. Bo, bo jest możliwe, żeby znaleźć sposób na ich integrację również w polskim społeczeństwie. Czy... Panie profesorze, generalnie migranci to są ludzie. Musimy najpierw ich zobaczyć. Jest takie hmm. piękne, angielskie sformułowanie human being. Nie tylko po, siła po prostu, robocza, ale... to, Tak jest, to są ludzie. To jest ludzie. Human, ale to nie tylko i wyłącznie to. Jeżeli robi się rzeczywiste badania nad tymi osobami, które przekraczają polsko-białoruską granicę, to nie są to w większości osoby, które naprawdę chcą żyć z zasiłków. One zostały zmuszone z wyjazdu swojego państwa i dołączają do swoich rodzin, żeby pracować. Najczęściej taka jest ich historia. A więc też przeciwstawienie, mówiąc o tym, że to są jakieś ludzie, którzy chcą nas kulturowo zamordować, tak. zniszczyć i tak dalej, i tak dalej, jest absolutnie niezasadne. Jeżeli my popełniamy błędy i w trzecim pokoleniu znów trakt, cały czas te osoby, które już urodziły się u nas, chodziły do naszych szkół i tak dalej, i tak dalej, traktujemy w sposób nadal taki trochę po polsku pernoga, no to w tym przypadku, to w tym przypadku oni zaczynają się radykalizować, prawda? I, 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 I ja pokazuję też rzeczy, jak tego po prostu w pewien sposób uniknąć, ale na końcu tego dnia pamiętajmy, że to są po prostu y, y, ludzie. Ja ostatnio, kiedy miałem wywiad w debacie dnia w Polsacie, kiedy był, mhm. w tym momencie odkryto tą sytuację, że ci tych trzech, pięciu mężczyzn w tej łodzi podwodnej zginęło, no to pozwoliłem sobie na zwrócenie uwagi, że poprzedniego dnia Ponad 100 tak. migrantów utonęło po zatopionej łodzi, którą próbowali się dostać do Grecji. A więc ludzie są generalnie równi i powinniśmy o tym pamiętać. To człowieczeństwo, ten human being jest tutaj chyba kluczowe. Może nie tak do końca pozytywy, pozytywnie, ale chciałem tak też powiedzieć, że też trochę pokazać ten, ten, ten czynnik taki humanistyczny, że mówimy o, o ludziach. Tak A więc jakiekolwiek bardzo... szczucie na nich jest czymś nie do zaakceptowania. Y i to było najważniejsze, chyba podsumowanie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Ze mną był pan profesor Maciej Duszczyk. To było bardzo ciekawe w, w naszym cyklu ekonomii ekonomiści kraju. Dziękuję bardzo.